Dzisiejszą uroczystość w 95. rocznicę powrotu Starogardu do macierzy rozpoczniemy wysłuchaniem hejnału miasta. W imieniu prezydenta miasta, pana Janusza Stankowiaka, przewodniczącej Rady Miasta, pani Anny Benert, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, pana Mirosława Kalkowskiego, witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości i zapraszam do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Proszę o wystąpienie okolicznościowe pana Ryszarda Czwocha, sekretarza Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. W tydzień po przejęciu Torunia Wojsko Polskie oczekiwane było w stolicy Kociewia. Około południa 29 stycznia 1920 roku oddział jazdy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich zbliżył się do rogatek miasta, skąd przywitany u wylotu ulicy Pylpińskiej przez proboszcza Fary, księdza Hakerta, w asyście honorowej banderii Sokoła wjechał dumnie na starogardzki rynek. Wojsko przekroczyło triumfalne bramy umajone zielenią i przyozdobione elementami patriotyczno-religijnymi z hołdowniczym napisem powitalnym. Entuzjazm ogarnął tłum starogardzian na widok polskich barw narodowych i mundurów z polskim orłem. Radości nie było końca. Wśród wiwatów i łez wzruszenia odbywało się ceremonialne objęcie Starogardu włączonego z tą chwilą w granice niepodległej Rzeczypospolitej pod jej suwerenne odtąd władanie. Tak ziścił się ów sen o wolności kilku pokoleń okutych w kajdany niewoli. Proszę teraz delegację o złożenie wiązanek kwiatów.